Dzień dobry Państwu. Ja również obchodzę jubileusz 30 lat. Pierwsze kroczki 30 lat temu stawiałam w tej szkole. To jeszcze byłam przed Panią dyrektor tutaj w tej szkole. Proszę Państwa, oczywiście w takim występie ja na pewno wypadnę bardzo blado, ale chciałam Państwu powiedzieć, że jest to wiersz, który wraca właśnie do tamtych lat i jest to wiersz mojego autorstwa, a ja nie jestem humanistką. Jak ten czas nam szybko leci, aż się dziwi cały świat. Dopiero powstała w szkole, a już ma 50 lat. Dzisiaj mamy jubileusz. Pół Warszawy tutaj zdąża, kto się uczył czy pracował w Oksfordzie przy Odro Wąży. Łza się wokół wszystkim kręci, wrócił znowu wspomnień czar. Wszyscy opowieści snują, w całej szkole szum i gwar. Tutaj każdy pozostawił cząstkę ze swojego życia. Dzisiaj o tym mówi innym, nie mając nic do ukrycia. Gdy tak myślę o tych latach spędzonych w tej naszej szkole, to mam w sercu wielką radość, choć już zmarszczki na mym czole. Przypominam sobie w myśli, jaka wtedy była szkoła i powiem Wam dzisiaj szczerze, bardzo piękna i wesoła. Dyrektor Chodnikiewicz był pod każdym względem fair. Słyszę jego jeszcze słowa z charakterystycznym R. W świetlicy zaś królowała, pełna wdzięku jak sarenka, nasza najmilsza na świecie, pani Jadowska Irenka. A rosyjski, język obcy, ostro szlifowali chłopcy. Klękali aż na kolana, gdy uczyła ich Liliana. Z lektury obowiązkowej trzeba było czy nie trzeba, przepytała dość dokładnie Jagodzińska Ewa. A Teresa Góra Miła wszystkim nieba przychyliła, uczniom zawsze matkowała, stąd święta przydomek miała. Gdy spytacie o WF, to powiem wam, to każdy wam powie, że najlepiej wyćwiczyli, mili państwo, kocherowie. Fizyka zaś bardzo trudna, dla niektórych nawet nudna, nadbierała barwy magii w wykonaniu Jaroszewskiej Marii. Trudny wzór z matematyki, czy to alfa, czy też beta, zawsze dobrze wyjaśniła Flasińska Elżbieta. Jaki król sprawował rządy, jakie też prowadził wojny, nad uczniami czuwała opatrzność boska, gdy historii uczyła Jola Malinowska. Uczył także w szkole nagrodzony polonista poetycki Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Czy ta książka, czy też nie ta w bibliotece doradzała chytrowska Elżbieta. Wiele osób już odeszło, innym posipiały skronie, ale pamięć o nich wszystkich będzie wieczna, nie utonie. Szkoła, choć wygląda młodą, to już swoje latka ma. Wszyscy ci widzą, podziwiają, jak dyrekcja o nią dba. A dyrekcja, to rzecz jasna, jest serca wielkiego i potrafi zrobić nawet coś z niczego. Szkoła ta, tu nie przesadzę, numer jeden jest na Pradze. Każdy uczeń dobrze wie i się tutaj uczyć chce. Więc się uczcie i pracujcie. Najtrudniejsze są początki. Życzę dzisiaj całej szkole kolejnej już 50. Jeszcze przepraszam, ale pominęłam ważną osobę, która jest to pan doktor szkolny. I tak szybko ułożyłam dla niego jeszcze taką zwrotkę. Nasi uczciowie bardzo zdrowi byli, bo się u Zbyszka Duszaka leczyli.